Otwieram obrady 43. sesji Rady Miejskiej w Sztumie. Bardzo serdecznie witam przybyłych gości, witam pana burmistrza, witam radnych powiatowych, witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników urzędu gminy, witam wszystkich radnych, sołtysów, przedstawicieli mediów i związków zawodowych i sołtysów wszystkich, którzy przybyli na tę sesję. Stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji, gdyż na 15 radnych powinno być 12. Radni wraz z zawiadomieniem i z materiałami na sesję otrzymali porządek dzisiejszych obrad, które są dwuczęściowe. W pierwszej części to jest ta przewodnicząca podjęcia uchwał, druga część wyjazdowa dla radnych i niektórych kierowników jednostek urzędu gminy. Zgłaszam autopoprawkę. W tej części drugiej wyjazdowej nie pojedziemy najpierw na ulicę Słoneczną, a pojedziemy prosto na dokonizowaną na strefę i dopiero w drodze powrotnej pojedziemy na Słoneczną. No taka zaszła po prostu konieczność innej zmiany kolejności tylko. Po słońce wtedy będzie. Tak. Czy są jeszcze inne plany? Nie ma zmiany, przepraszam, nie ma. W takim razie przystępujemy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Protokół z 41. sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze rady i otrzymali go również radni na adresy mailowe. Zapoznali się z nimi. Niektórzy już podpisali. Czy ktoś zgłasza teraz jakieś uwagi do protokołu z 41. sesji Rady Miejskiej? Nie widzę w takim razie protokół 41. sesji Rady Miejskiej. Poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół 41. sesji Rady Miejskiej został zatwierdzony jednogłośnie. 13 głosowanie. I punkt czwarty. Mam wielką przyjemność poinformować, że w części uroczystej naszej sesji mamy przewidziane wręczenie nagrody dla radnego powiatowego, jednocześnie pana Ryszarda Mazerskiego za organizację 24. Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i wielu imprez promujących zdrowy styl życia. I udzielam głosu teraz panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Szanowni państwo, chciałbym właśnie wręczyć nagrodę, co prawda od tego wydarzenia już bardzo długo minęło, ale mam dobrą pamięć jako samorząd gminny i chciałbym w imieniu mieszkańców i samorządu podziękować panu Ryszardowi Mazerskiemu za organizację 23. Przepraszam, jeszcze mówię 24. Biegu Solidarności, ale też i wielu imprez sportowych, rekreacyjnych, promujących nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale również i zdrowy styl życia, rekreację, wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych. Także panie Ryszardzie, chciałbym serdecznie podziękować. Serdecznie. Chciałbym jeszcze do tego co odpowiedzieć, oprócz tej nagrody, mam nadzieję, że też ucieszy pana Mazerskiego, tu wszystkim dzisiaj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Sportu dofinansuje modernizację naszego stadionu, pierwszego etapu. Tu pan Ryszard Mazerski jako prezes klubu, ale też i wieloletni działacz sportowy wielokrotnie o to pytał, zabiegał, trzymał kciuki. No i dzisiaj taką wiadomość otrzymaliśmy. Może to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, czy ja mogę chwileczkę. Państwo pozwolą, ja chwilę niedługo zajmę czasu. Ja chciałbym na ręce pana burmistrza złożyć serdeczne podziękowanie za docenienie tego, co robi Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zanty. Bo tę nagrodę przyjmuję jako pracę całego zespołu właśnie działającego na rzecz realizacji wszelkich zadań. Powiem króciutko, jest to cały zespół, zarząd Lekkoatletycznego Klubu Sportowego. Państwo szybciutko wymienię. Tak dla przypomnienia, państwo Nowosielscy, Justyna Smukala, Elżbieta Czerkies, Bogdan Cebula, Zygmunt Słupecki, Andrzej Belzyt, Zbigniew Zwolenkiewicz, Sławomir Wiechowski i wielu, wielu
innych. Proszę Państwa, dziękując, chciałbym podziękować tutaj za ogromne wsparcie ze strony samorządu, bo sami niewiele byśmy mogli zrobić. Chciałbym podziękować właśnie za to wsparcie tych inicjatyw, które zgłaszamy, które realizujemy. Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Miasta, z którymi współpracujemy i współpraca układa się nam bardzo dobrze. Chciałbym podziękować wszystkim partnerom i sponsorom, bo bez nich nie moglibyśmy tego realizować. Między innymi Sztumskie Centrum Kultury, Przedsiębiorstwo Wodociągów, wszystkie szkoły i inne placówki, Straż Pożarna, Policja i oczywiście bardzo liczni sponsorzy w postaci firm, ale i również, proszę Państwa, indywidualnych i wśród nich są tutaj radni, między innymi Pan Przewodniczący Czesław Olekciak, Andrzej Muraski czy inni. A więc bardzo serdecznie dziękuję za docenienie tego, co robimy. A proszę Państwa, efekt, no myślę, że jest znany. Państwo no, mają możliwość, podaje to prasa, jest na stronie Sztumu, Sztum Nasze Miasto, czy klubu Zantyr. A powiem, że tego jest bardzo dużo. W ubiegłym roku było ponad 200 imprez, których brali członkowie lekkoatletycznego klubu Zantyr, które organizowaliśmy dla miasta. Było 140 punktów. To jest, proszę Państwa, rekord punktów, jeżeli chodzi o sport dzieci, młodzieży, o który bardzo dbamy i po prostu, a wiadomo, że jest no, niestety coraz trudniej. Jest wiele imprez robionych dla społeczeństwa miasta, Nordic Walking, a więc dla tej aktywności mieszkańców. I cieszy, proszę Państwa, że jest zapotrzebowanie, bo gdyby nie było tego zapotrzebowania, byśmy tego nie robili. Tego dowodem, proszę Państwa, tutaj dziękuję pani Czesi, która organizuje grupę uczestników marszu Nordic Walking. Bardzo sympatyczna grupa i myślę, że można w innych również takich jednostkach po prostu w podobny sposób to realizować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za docenienie tego, co robimy. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, ja może pozwolę sobie tak dzisiaj nietypowo, w związku z tym, że jest druga część wyjazdowa, to przedłożę to sprawozdanie. Chcę tylko radnym powiedzieć, że jest dobrze i tu możecie przeczytać. Może dwie informacje, to ta, którą już powiedziałem, czyli dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu, że nasz wniosek no, przez komisję miał być rozpatrzony pozytywnie o dofinansowanie, bo chcę przypomnieć, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pierwszego etapu modernizacji stadionu w Sztumie zaplecza sanitarno-szatniowego, bo tylko mogliśmy się starać o 1 000 000 złotych, bo tylko tyle Ministerstwo Sportu dofinansowuje te zadania, więc wydzieliliśmy taką część z tego całego projektu, żeby po tym 1 000 000 dostawać. Natomiast drugi etap, czyli skocznie, płyta, wieżnie i tak dalej, to już mamy z Urzędem Marszałkowskim, że wtedy w drugim etapie też z programu regionalnego byśmy się o to się starali. I druga wiadomość też tak z ostatniej chwili tutaj nie zapisana, ale chciałem powiedzieć, że mamy już wyniki wstępne egzaminów kompetencyjnych w klasach 6 szkół podstawowych i w klasach 3 szkół gimnazjalnych i są to wyniki dobre i nawet bardzo dobre. Gmina poprawia, szkoły w naszej gminie poprawiają swoje wyniki. Jest to co najmniej średnia albo wyżej, to w niektórych przypadkach powyżej średniej wojewódzkiej. To nie znaczy, że jest już nie ma nad czym pracować, ale naprawdę ta polityka tutaj edukacyjna samorządu przynosi wymierne efekty. 25 sierpnia będą ostateczne, pogłębione wyniki i analizy i wtedy odpowiednie komisje i radni będą mogli się z tymi wynikami zapoznać. Ale tu, jeżeli chodzi o te wstępne wyniki, to jest chyba dobra wiadomość na wakacje. Ja panu przewodniczącemu przedłożę to sprawozdanie, tak? Ewentualnie, jeżeli byłyby w interpelacjach, zapytaniach jakieś sprawy, które są tam może opisane, o których nie powiedziałem, to bym bardzo prosił, tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Zgodnie z porządkiem mamy do podjęcia 6 uchwał. Taką pierwszą poproszę panią
Danutę Wiatrowską, panią skarbnik o przedstawienie projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018. Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 lipca w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2014-2018. Rada Miejska w Sztumie uchwala. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla gminy Sztum na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały, treścią w załączniku nr 1 do uchwały niniejszej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Sztum na lata 2014-2018. Wieloletnia prognozę finansową opracowano zgodnie z artykułem 226 i artykułem 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. W przedsięwzięciu poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowa świetlicy wiejskiej, remont dwóch boisk sportowych miejscowości Biała Góra, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 97 tysięcy złotych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Przedsięwzięciu rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego od strony mostu przy ulicy Jagiełł w Sztumie do ulicy Kwizyńskiej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 100 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania. W przedsięwzięciu przebudowa targowiska miejskiego w Starej Pałsie w Sztumie. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 75 tysięcy złotych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Na przedsięwzięciu modernizacja mostu w Koniecwałdzie. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 75 tysięcy złotych. Projekt uchwały został przedstawiony na resortowej Komisji Finansów i Rozwoju i zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Może to by wyjaśnić, tak? Skąd te zmiany, bo te pozycje są zapisane w budżecie wcześniej i w planie inwestycyjnym, ale po prostu zostały zaktualizowane kosztorysy tych zadań. I w przypadku ścieżki tej pieszo-rowerowej przy ulicy Kwizyńskiej Fischera obawiamy się, że bo już ruszyła procedura przetargowa, że może środków ewentualnie zabraknąć, a tylko radni mogą zwiększyć, bo to jest zapisane w wieloletnim planie. Ja nie mogę z rezerwy dołożyć, jeżeli po prostu trzeba byłoby od nowa sesję i tego czasu szkoda. Dlatego proponuję takie rozwiązanie, żeby stworzyć taką poduszkę bezpieczeństwa, gdyby, bo to, co mamy w budżecie zapisane, jest dużo poniżej wartości kosztorysowej. Natomiast w przypadku Koniecwałdu też mamy zapisane środki w budżecie. One też były dużo poniżej wartości kosztorysowej i już mamy oferty na stole, wiemy, jakie są propozycje i ta najkorzystniejsza, no, brakuje tam 75 tysięcy złotych, ona też jest poniżej wartości kosztorysowej, ale brakuje, więc no, na ten most czekają mieszkańcy Koniecwałdu i proponuję radnym zwiększenie środków, żebyśmy mogli rozstrzygnąć przetarg i tę inwestycję rozpocząć, bo od modernizacji tego mostu też zależy modernizacja dróg gruntowych pytami Jumbo. Nie zrobimy tego w Koniecwałdu, dopóki mostu nie będzie. I dlatego to po prostu są sprawy ze sobą powiązane. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Poproszę również panią Wiatrowską, żeby pani skarbnik przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 639 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 17 639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55 951 802 zł, w tym dochody bieżące 49 436 448 zł i dochody majątkowe 6 515 354 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu gmin o kwotę 17 639 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 17 639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmiany wydatki budżetu gminy wynoszą 66 263 749 zł, w tym wydatki bieżące 50 970 249 zł, wydatki majątkowe 15 293 500 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo oraz w dziale 010 41 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowa świetlicy wiejskiej i remont boisk sportowych w miejscowości Biała Góra, kwotę 97 tysięcy zł na zadanie inwestycyjne poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenia miejsca rekreacji w miejscowości Biała Góra. Z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 995 pozostała działalność wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego. Przebudowa targowiska wiejskiego w Starej Fosie w Sztumie, kwotę 75 tysięcy zł do działu 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne na wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne Modernizacja Mostu w Kolejnogrodzie. Ma zadanie opracowanie dokumentacji projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla. Kwotę 100 tysięcy zł przenosi się do działu 630 turystyka, rozdział 630.03 zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na architekturę wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego od strony mostu ulica Jagiełły w Sztumie do ulicy Kwidzyńskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr 42/412/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pod nazwą Plan Wydatków Majątkowych na rok 2014 w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na zadaniu poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra. Zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 97 tysięcy zł. Na zadaniu poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra zwiększa się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 97 tysięcy zł. W dziale 600 Transport i Łączność na zadaniu Modernizacja mostów w Koniecwałdzie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 75 tysięcy zł. W dziale 630 Turystyka na zadaniu rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego od strony mostu przy ulicy Jagiełły w Sztumie do ulicy Kwidzyńskiej zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 100 tysięcy zł. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na zadaniu przebudowa targowiska miejskiego w Starej Fosie w Sztumie zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 75 tysięcy zł. Na zadaniu opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 100 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr 41/400/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pod nazwą dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2014 rok przenosi się planowane dochody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki od nr 1 do 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został przedstawiony Komisji Finansów i Rozwoju i zaopiniowany pozytywnie. Chcę przeczytać uzasadnienie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie uchwałę podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę.
Dyrektor się wstrzymał i mówił. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za. Przechodzimy do trzeciego projektu uchwały. Proszę bardzo, teraz Panią Agnieszkę Topolewską-Lewica. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numer 6018 przy ulicy Żeromskiego w Szumie. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem 60/18 położonej w obrębie 4 miasta Sztum przy ulicy Żeromskiego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości osobie, które zamierzają nabyć. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży części nieruchomości o numerze 60/18 o powierzchni około 420 m2 oznaczonej kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, położonej w obrębie 4 miasta Sztum, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, które zamierzają nabyć. Dla wyżej wymienionej nieruchomości księgę wieczystą numer GD2I łamane na 3224 prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie, 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się burmistrzowi miasta Gdańska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nieruchomość ta położona jest w obrębie 4 miasta Sztum i zgodnie z planem miejscowym mieści się w terenach oznaczonych symbolem 02PU09 jako tereny okolicy przemysłowej i usługowej. Część wyżej wymienionej działki ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. A zatem zgodnie z paragrafem z artykułem 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeśli może być sprzedane w drodze bezprzetargowej osobie, która zamierza ją nabyć, przeznaczenie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę w takim razie projektu uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za. I czwarty projekt uchwały. Również pani Agnieszka Topolewska-Lewica przedstawi uchwałę dotyczącą zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym gospodarczym przy ulicy Skłodowskiej 9 w Sztumie. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonym w Sztumie okręgu 2 miasta Sztum przy ulicy Skłodowskiej 9 stanowiący własność gminy Sztum. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie użytkowania wieczyste w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej na działce numer 183 o powierzchni 1161 m2 w Sztumie przy ulicy Skłodowskiej 9 opisanej w księdze wieczystej numer GD2I łamane na 6126/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Działka nr 183 położona jest przy Skłodowskiej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Została oddana w użytkowanie wieczyste 29 kwietnia 1959 roku na 50 lat. Użytkowanie wieczyste wygasło 29 kwietnia 2009 roku. Wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego budynku z upływem ustalonego w umowie, wygasa również prawo własności budynków i innych urządzeń istniejących w działce. Od czasu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomość była obciążona bezumownym korzystaniem przez jednego z byłych użytkowników wieczystych i inne osoby. Za bezumowne korzystanie byłemu użytkownikowi wieczystemu potrącano należności z przysługującego wynagrodzenia za budynki i inne urządzenia istniejące na działce w dniu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego. Pozostałym byłym użytkownikom wieczystym wynagrodzenie zostało wypłacone. Obecnie użytkownik wieczysty, który bezumownie korzystał z nieruchomości, zmarł. Projekt uzyskał pozytywną opinię dla komisji wsi. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie uchwała podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 głosami za. I piąty projekt uchwały, również pani Agnieszka Topolewska. Uchwała dotyczy ulicy Nowomiejskiego. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie
Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 279/126 położonej w obrębie dwa miasta Sztum przy ulicy Nowowiejskiego w drodze przetargu. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 279/126 o powierzchni około 900 m2 zaznaczonej kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały położonej w obrębie dwa miasta Sztum przy ulicy Nowowiejskiego w drodze przetargu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krwidzynie, 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą numer GD2I/14470/8. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla wyżej nieruchomości oznaczona w ewidencji numer 279/126 położona jest przy ulicy Nowowiejskiego i dla działka ta nie posiada, dla tej działki nie ma planu miejscowego, natomiast i nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego działka mieści się w terenach o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Część przedmiotowej działki przedstawiają w załączniku graficznym, może stanowić samodzielną działkę budowlaną i może być sprzedana na drodze przetargu. Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę w takim razie projektu uchwały podejmu. Głosowanie. Kto na przyjęcie, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. I ostatni projekt uchwały, również pani Agnieszka Topolewska, dotyczy to ulicy Witosa. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 238 położonej w obrębie 3 miasta Sztum przy ulicy Witosa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości osobie, która zamierza ją nabyć. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wykonanie sprzedaży nieruchomości numerze 238 o powierzchni 117 m2 położonej w obrębie 4 miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych osobie, która zamierza ją nabyć. Dla wyżej wymienionej nieruchomości księgę wieczystą numer 6507 prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie, 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się w burmistrzowie miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla działki 238 gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Z wyżej wymienionej działki w formie dzierżawy korzysta osoba zainteresowana jej nabyciem. Ze względu na jej kształt i wielkość nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. W związku z tym może być sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę w takim razie projektu uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek co do uchwał. Punkt 7. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych. Na wstępie chciałem poinformować, że otrzymaliśmy podziękowanie z przedszkola imieniem Kubusia Puchatka za wsparcie finansowe na realizację festiwalu rodzinnego aktywnie, zdrowo, kolorowo. Podziękowania w ten sposób. I jeszcze do mnie wpłynęła prośba o odczytanie podziękowania od pani Bożeny Rogowskiej. Podziękowanie. Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Murawskiemu za wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w czasie wycieczki do Sztum. Uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Głosowej na Wsi. Serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. W sprawie pytania, jakieś wolne wnioski. Proszę bardzo, pan radny. Nie mam pięknie pytanie, bo zadawałem go chyba 2 miesiące temu. Jego wakacje i zabaw w tym polu jest na pewnym stanie. Do dnia dzisiejszego to się nic nie zmieniło, wręcz przeciwnie, pan dalej, gdzie to jest karacja tego miejsca, przyjeżdżają ludzie w tej chwili, pytają, gdzie ten plac, który taki był ładny, no więc na dzień dzisiejszy ten plac nie jest ładny. Miał być przygotowany na wakacje, żeby nasze, sami, chociaż nasi mieszkańcy i dzieciaczki, którzy są, korzystali z tego, a jest to w tej chwili nie do korzystania. Więc
miało być zrobione, a nie jest, więc pytam dlaczego. Jeszcze jedno pytanie. Robimy drogi płyto Jumby i bardzo piątka, ale jest jedna rzecz, że żeby te płyty nam, proszę jeszcze raz, żeby nie przyciemniały nam odcinków dróg, które nie są robione płytą, a są w bardzo fatalnym stanie. Nie są już dobrze przejedzie nawet dzisiaj, jak idziemy. Niektórą z nich będzie można zobaczyć. Więc prosiłbym, żeby te drogi po prostu udrożyć. Ale ja w tej chwili jest po deszczach i nie ma jak przejechać. Ale konkretnie jaką drogę? Odcinki drogi. Ja już mówiłem kiedyś, rozmawiałem z kierownikiem, że od torowiska, jak jedziemy na Grzebę zobaczyć ten odcinek od asfaltu do przejazdu i od przejazdu do ściany lasu, tam gdzie jest nasza droga, mieli już przejść pieszo, nie tylko przejechać. Teraz druga jest. Zaczęta jest Śląskie Pole. Zaczęta jeszcze nie to, że to był przerwy 2 tygodnie, bo tam ta zmiana była, którzy kolują. Ale drogi nadal są od Żeromskiego, są dziurawe i pośród miejscowości Śląskiego Pola również są. W tej chwili jeszcze są niezaczęte drogi, nie jest zaczęta droga na Tarparach, a też ludzie krzyczą, że nie idzie przejechać. Więc trzeba by było się przyjrzeć. Ja już monitorowałem nieraz, więc bardzo bym prosił, żeby się nad tym tematem pochylić, już chodzi. Zaraz będzie jesień, to już wcale nie będzie można przejechać, bo przyjdą wiecie troszeczkę jeszcze, jak na dzień dzisiejszy, sobota jeszcze na tą suchą ziemię wsiąka, ale i tak były się dziury, więc bardzo bym prosił o po prostu przyjrzenie się temu tematowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Proszę bardzo, pani Sołtys. No, ja myślę takim pytaniem, dlaczego nie ma remontu w naszej świetlicy w Wierzbałdzie? Mamy remont obiecany już co najmniej 10 lat, a może już i więcej. Naprawdę już nie pamiętam. I ciągle słyszę, że nie ma dokumentacji, nie ma pieniędzy, nie ma tego, nie ma tamtego. Ciągle coś, ale ile lat można słyszeć? Ile? W naszej świetlicy nie ma niczego. Ani wody, ani stolika, ani krzesła. Kompletnie niczego. Teraz jeszcze można przeczytać w gazetce, że świetlica miejska w Bierzwałdzie może sobie oglądać, to znaczy nasze dzieci z Bierzwałdu mogą oglądać komputery w kartonach po stolinie. Co to w ogóle wszystko jest? Nie rozumiem zupełnie. Jest lipiec, a remontu nie widać. Skończone. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę przechodzimy do kolejnego punktu, do odpowiedzi. Bardzo proszę. W sprawie dróg. Ja się nie zgadzam z tym katastroficznym opisem przedstawionym przez pana radnego, bo drogi są remontowane i mówienie o tym, że są nieprzejezdne, czy nawet nie do przejścia, akurat byłem na tej drodze w Grzębie. Tak. Natomiast oczywiście, że są tam dziury, które wymagają... Ja wiem, bo zawsze się mówi o tych, które nie są zrobione, ale o tym, co jest zrobione. Natomiast droga na Sztumskie Pole, tam gdzie od Żeromskiego w kierunku torów, tam nie ma żadnych dziur. Tam jest część położona płytami Jumbo, a część jest po prostu przygotowana pod podbudowę, żeby te płyty Jumbo położyć. Tam żadnych dziur nie ma. Możemy tam pojechać i zobaczyć. Ja wiem, co mówię, bo byłem na rowerze i wiem, co mówię. Także naprawdę ja bym nie chciał, dlatego ja zawsze pytam o konkrety. Jak się mówi, że gdzieś jest źle, to proszę wskazać konkretne miejsca, bo tak to wychodzi, że wszędzie jest źle, tylko nie wiadomo gdzie. Plac zabaw na Sztumskim Polu może tam wymaga pewne elementy naprawy, natomiast nie można powiedzieć, że jest nie do skorzystania. Bo był niedawno Dzień Dziecka, był festyn i tam normalnie dzieci korzystają. Może nie ze wszystkich elementów, ale znowu z tego, że z pewnych elementów nie można korzystać, nie można budować obrazu, że w ogóle z niczego nie można korzystać. Także ja bym prosił pana Witwajna, żeby odpowiedział, jeżeli chodzi o dalszą
Część natomiast w przypadku remontu świetlicy w Pierzchławdzie poproszę panią księgową Szumskiego Centrum Kultury. Ja powiem tak, ja już pani Kosmowskiej tłumaczyłam, jak to jest. W związku z tym, że ta świetlica jest przygotowana do remontu i są pieniądze na remont tej świetlicy, to wszystkie komputery są na mocy porozumienia z Miejską Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pod tym warunkiem przechowywane w Postolinie. Ponieważ u nas w siedzibie są na dzień dzisiejszy przechowywane komputery ze Szumskiego Pola, które teraz już po remoncie świetlicy będą do Szumskiego Pola przeznaczone i przewiezione. Natomiast, proszę Państwa, był ogłoszony przetarg, nikt się nie zgłosił. Jest ogłoszony teraz drugi przetarg, no czekamy na wykonawcę. Ja nie pójdę i sama tej świetlicy nie wyremontuję, bo przecież musi się ktoś zgłosić do tego remontu. A krzesła i Państwa wyposażenie świetlicy jest też u nas. Nowe krzesła, nowe meble, świetlicy czekają, żeby tą świetlicę po prostu wyremontować, a wszystko będzie później zainstalowane. No ale tak musi się zgłosić wykonawca, który będzie chciał ten remont zrobić. No a jak się nikt nie zgłasza, no bo my ciągle ogłaszamy następne przetargi. Ja to bardzo nie wierzę. Dziękuję bardzo. Remontu. My mamy zabezpieczone w budżecie 150 tysięcy. Proszę bardzo. I jest ogłoszony przetarg? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ale tam proszę. Można uzupełnić wypowiedź pana burmistrza w odniesieniu do drogi w Grzębie za przejazdem. Ta droga będzie remontowana z tym, że ten remont będzie polegał na wyrównaniu. Z tym, że jest sytuacja w tej chwili taka, bo wykonawca, którego wyłoniliśmy w wyniku przetargu, bo zakres jest taki i wartość tych robót taka, że wykonawcy mogliśmy tylko w ten sposób wyłonić. Ma w tej chwili taką umowę zawartą też z nadleśnictwem i kończy jakieś pilne zadanie dla nadleśnictwa Kwicą. Jak tamtą inwestycję zakończy, wraca z powrotem na nasz teren. To już sporo zrobiliśmy w tym roku, ale wiadomo i zresztą ja też z uporem maniaka podkreślam, że niektóre odcinki tych dróg takich gruntowych, te odcinki, które ładamy z wykorzystaniem gruszy w gruzu, no przypadłość ich jest taka, że w niektórych miejscach trzeba 2-3 razy w roku po prostu to robić. Do tej pory wyremontowaliśmy ten najgorszy. Był tu taki odcinek w Sztumskiej Wsi, to moim zdaniem był to w ogóle najgorszy odcinek w ogóle w gminie. W tej chwili można tam samochodem osobowym sobie elegancko przejechać, także robimy sporo i ja już panu kiedyś tłumaczyłem, jak zakończymy najpierw ten odcinek, to już zostało zrobione, zresztą Państwo radni będziecie mieli Państwo okazję ocenić dzisiaj ten odcinek od Krajówki do przejazdu kolejowego w Grzębie. I teraz jak mamy już ten przejazd, ten odcinek zrobiony, to łatwiej będzie temu wykonawcy, powiedzmy, dojechać. Tak jest i zrobić odcinek po drugiej stronie drogi, żeby był przejezdny. To mamy w planie, czekamy tylko aż skończy pracę na rzecz nadleśnictwa. A moje Śląskie Pole? Proszę. A Śląskie Pole? Nie, to tak sukcesywnie mamy. Mamy całą, proszę, jak zakończy inwestycje, zakończy to robotę na rzecz nadleśnictwa, wyrówna odcinek w Grzębie za przejazdem. Bo to już jest ustalone. A to zobaczymy wtedy na... Bo tam jest sprawa, która w ogóle już nie można. Jak byliśmy, panie kierowniku, do tego budynku w ogóle dojechać nie można. W tej chwili, na dzień dzisiejszy nawet. I odjechać tu od asfaltu, czyli może być dłużej, to też już nie idzie przecież. Jak już nie można od Żeromskiego do Płytojumu, do tego odcinka Płytojumu, to też nie można już przejechać. Można przejechać, można przejechać. Przejechać można, bo ja też jeżdżę. Ja też sporo czasu w terenie spędzam. Jest tak trudno, że kolażówką można pojechać. Jak pan naprawdę, panie radny, nie przesada, że tam można pojechać. Możemy się zatrzymać, możemy się przejść. Panie burmistrzu, każdy ma za taki tam pojazd, jak ci mieszkańcy, co są w mieście, taki tam pojazd mają ci, co mieszkają na wsi. Ci mieszkańcy już raz powiedział, że na wsi ludzie nie mieszkają za karę. Żeby jeździli mieli gorsze bezpieczeństwo, jeżeli to trzymają w niej. Pan się wprowadza sytuację wysoką. A my jesteśmy razem po to, żeby traktować równo wszystkim, od ziemi do miasta. Panie radny, traktujemy przyjmę pan taką wypowiedź, skoro jedni mogą przejechać, a pan twierdzi, że nie mogą. To ja tam też jest.
Chyba to jest jeden bilet, nie ma zostało. Staramy się to na bieżąco. Dziękuję bardzo. Nie pozwolę, żeby na sesję. No właśnie. Czy jeszcze jakąś sprawę? Może jeszcze jedno pytanie. Są? Bo to temat kiedźwabu. Jestem za tym, żeby to świetlice tam zrobić, ale jest jeszcze drugi temat. Ładna droga przysłała w Pierzącie, ładny chodnik, który zarósł kompletnie. Się pytają przejezdni, czy tam był w ogóle potrzebny chodnik. Jakby kołownie sobie złotą wziął kosę i pojechał, to i wykosił. Jeśli ktoś tam chce, żeby ten chodnik nie uległ degradacji, to niech go wykosi, zrandapuje, ewentualnie starostwo niech się też tym tematem zajmie, bo warto, że to wygląda. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu. Jest właśnie przedstawiciel starostwa. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja w tej części informacyjnej miałem przygotowane, ale zapomniałem powiedzieć radnym, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, wpłynęło 35 wniosków na kwotę 3 miliony złotych. Z tymi 21 wniosków dotyczy naszych sołectw i 14 wniosków Sztumu i Czernina, czyli tych dwóch okręgów, które zostały w uchwale wytypowane. Chciałem radnych o tym poinformować. Też chciałbym radnych też prosić o opinię, ewentualnie zasięgnąć opinii mieszkańców, bo no, tutaj no, zamierzam ewentualnie zmienić czas pracy Urzędu Gminy, Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty i Ośrodka Pomocy Społecznej, tak żeby jeden dzień urzędy pracowały dłużej. Środa od 7.30 do 17.00, natomiast piątek od 7.30 do 14.00. Też chciałbym prowadzić raz w miesiącu swój dyżur, nie od 9 do 11, tak jak tam zawsze, ale też od 15 do 17 i chciałbym, żebyście ewentualnie Państwo zasięgnęli, przepraszam, opinii mieszkańców, czy takie zmiany byłyby uzasadnione, też ewentualnie do sołtysu miałbym taką prośbę, tak? Szanowni Państwo, kolejna sesja, 44. planowana jest w ostatni weekend sierpnia, prawdopodobnie to będzie w sobotę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 43. sesji Rady Miejskiej zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za udział. Życzę przyjemnych urlopów, dużo słońca, ciepła i bezpiecznego odpoczynku. Zapraszam teraz radnych i kierowników tutaj urzędu na drugą część wyjazdową. Dziękuję. Dziękuję.